Wasza Ekscelencja, papież Franciszek podczas zeszłotygodniowego spotkania międzyreligijnego poczynił uwagi, które nadal są odczuwalne. Wciąż otrzymuje pytania na ten temat. Powiedział, że cytuję, każda religia jest sposobem na dotarcie do Boga. Są różne języki, które prowadzą do Boga. Ale Bóg jest dla wszystkich, jest tylko jeden Bóg. I każdy z nas ma język, dzięki któremu można dotrzeć do Boga. Sikh, muzułmanin, hindus, chrześcijanin. To są różne ścieżki. Pomnij na to, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Czy wszyscy my jesteśmy dzieci Boga? Mogę mieć inną wiarę, inny pogląd polityczny, inny każdy rzecz. Ale my jesteśmy wszyscy dzieci Boga? My jesteśmy wszyscy dzieci Boga. Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie. Myślicie o tym w ten sposób? Tak prosto. Our sins, you know, if we did something wrong, if we said something wrong, or thought something wrong, it is our job to correct that and not someone else's. So when we do repentance, we're kind of just saying out loud what we thought, did, or said wrong. At least when I think about repentance, I think of it as like a big deal. I need to have a broken heart and a contrite spirit, and I need to have that change of heart. I need to feel that sorrow and that guilt and be ready to change my life and give up that sin and stop doing it. But in our tradition, the real repentance is to stop doing the wrong thing and start doing the right thing. But correct it, and if you do, sin no more. And that's what even Jesus used to tell in his congregation. Sin no more, repent. And if you do, change your way of life. Today we're going to talk about repentance. Why is it so hard for us to change our bad habits and defilements, such as quitting smoking, stop arguing with our spouses, stop being bitter, jealous, and angry? It's because we haven't learned how to truly repent. Give us sincere repentance and complete repentance for all of our sins before the death rattle comes upon us. Simply by surrendering to me completely, giving up all other popular notions, popular religious traditions, just by completely surrendering oneself to Shri Krishna, all the sinful reactions are destroyed and also the sinning propensity is destroyed. And you're going to make an effort in not doing that again now. So it doesn't mean that you make a game out of it. So this whole sense of forgiveness, it's not that you're forgiven by doing a particular seva, it's not that you're forgiven because you do a particular act, it's because you've surrendered and you say to the Guru, I fall at your feet and I've lost and I need you now. And the Guru says, I'll take you in, but now I want you at least to have the intention that you're going to make an effort to walk on that straight path now. I'm going to help you, the Guru will say. Chuba has two stages. The first stage is basically repenting. It's basically regretting the sin that you did. And the second stage is not repeating that sin. Can't you see that his kindness is intended to turn you from your sin? His kindness is intended to turn you from your sins. Metanoia simply means what teshuvah does, to repent, to turn away from sin towards God. The repentance is to turn away from sin towards God. You only get to heaven because you confess your sin. There must be the repentance of sin. I do most earnestly repent of my transgressions. Many youth in the church doesn't really know who God is and has never really repented of their sins and has never really been born again because... Well, like Paul, we've repented over our past sins. We've confessed them to the extent necessary. First, you have to be willing to repent of your sin. What is repentance? It's to turn from sin. Oh, sinners, seek the Lord. Repent of all your sin. Isn't that good? No, you don't get prepared for it. You repent. What does that mean? It's a turning from sin. That's what it is. And faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance. A turning away from sin. But you weren't saved by a magic formula or some words you repeated after someone else. You were saved because you repented of your sins. I get messages from people from time to time which tell me that nowhere in the Bible does it say that you need to repent from your sins to be saved. But that's just simply not true. Well, no, you got to repent, turn from all sin. No lying, stealing, adultery, fornication, homosexuality. You got to turn from all sin. There are two things you have to do to be saved. You must repent.
Not just ask Jesus into your heart, but turn from all sin. No. Just say, Lord Jesus, I repent of my sins. Even if you find yourself in serious sin, yes, go right to God and apologize. Like, repent of your sins. Confess your sins to God. That is, we do that. But we also recognize that we're called to go. Is to repent, to turn from your sin. I want to lead you in a very simple prayer of surrendering your life to the Lord Jesus. Repentance means to change the way you think. Change the pattern of your life that is destructive to you. It happens when we turn from sins, repent. Repentance should be one of the most popular words in the Bible because it means turning away from evil and turning to goodness. It means breaking the chains of sin and living a life of freedom and joy and happiness that Christ came to give us. At the heart of the Christian life is repentance, metanoia, turning away from our sins. Repentance is a turning away from sin and a turning to God. It's a change of heart and mind that produces a change of life. You turn from your sin, you leave the drunkenness, the sex outside of marriage, the pornography, all of that. You say, I'm leaving that behind. And follow after Jesus Christ. He promises to forgive you. What is repentance? Repentance is that sinner forsakes his sin, that the sinner forsakes his sin, puts it out of his thoughts, and fully resolves in his mind that he will never do it again. First, you have to be willing to repent of your sin. Just say, Lord Jesus, I repent of my sins. The danger of believing that you don't need to repent from your sins to be saved is that you never end up becoming converted or born again. Even if you find yourself in serious sin, yes, go right to God and apologize. Like, repent of your sins, confess your sins to God. That is, we do that. Wszyscy się obrażają na Bergoglio, czyli tak zwanego papieża Franciszka, ale tutaj mamy jasny dowód, że wszystkie religie, które głoszą konieczność upamiętania z grzechów jako warunek zbawienia, są tak naprawdę religiami prowadzącymi do tego samego Boga i wszyscy wyznający tą religię są dziećmi tego samego Boga. Boga tego świata, pisanego z małej litery, czyli szatana, i prowadzącymi do zagłady, wiecznego piekła. Dlatego, że Pismo Święte wyraźnie uczy, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, niezależnie od stylu życia grzesznika, tylko na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dodawanie do tego warunku takiego, żeby się upamiętać z grzechu, jest powiedzeniem więcej niż mówi Pismo Święte, które mówi co prawda o upamiętaniu, ale upamiętanie z grzechu nigdy nie występuje w Biblii. W Biblii występuje upamiętanie, które jest tym samym co uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy wspólną listę płac. Widzimy arcybiskup Stanisław Gądecki, rzymskokatolicka religia. Sawa, prawosławny. Mamy też Kościół Ewangelicko-Augsburski. Mamy też Izdebski biskup Marek, Kościół Ewangelicko-Reformowany, czyli kalwiniści. Mamy biskup Andrzej Malicki, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, czyli metodyści. Mamy Wysoczańskiego, Kościół Polsko-Katolicki. Mamy biskup Babi, Kościół Starokatolicki Maria Witów. Mamy prezbiter Mateusz Wichary, przewodniczący Rady Kościoła Kościół Chrześcijan Baptystów, ale od lat znany jako promotor kalwinizmu. Kalwinizm w Polsce, reformacja w Polsce to są jego aktywności. Czyli można powiedzieć, że to jest, tak jak tutaj mamy przedstawiciela kalwinistów, czyli ewangelików reformowanych, to tu mamy przedstawiciela reformowanego baptystę. Kogo my tu mamy jeszcze? Mamy biskupa Marka Kamińskiego, Kościół Zielonoświątkowy i mamy Bajeńskiego biskupa z Kościoła Chrystusowego w RP. Ale to nie jest koniec. Na dole mamy głównego przedstawiciela Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Czyż to nie ci, którzy krzyczą, że
Ci, którzy przyjęli niedzielę za swój wyznacznik, mają znamie bestii na ręce, ale jakoś nie przeszkadza im wspólnie prowadzić wszystkich razem jedną drogą. Dlaczego? Bo to są dzieci jednego Boga z małej litery. Prowadzący te dzieci Boga z małej litery do królestwa tego Boga z małej litery. Dlatego głoszą to samo. Oczywiście na dokumencie widzieliście też hinduistów, Mahometan i innych, których Franciszek podsumował, że też prowadzą do tego samego Boga, do tego samego celu. Więc najbardziej na tej liście dziwię się obecności kogo? No muszę powiedzieć, że niestety nikt mnie tu nie zdziwił. Wszyscy do siebie pasują. Bergoglio powiedział: wszystkie religie są drogami dojścia do Boga. Są, dokonuje porównania, jak różne języki, różne wyrażenia, aby tam dotrzeć. Ale Bóg jest Bogiem dla wszystkich, a ponieważ Bóg jest Bogiem dla wszystkich, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale mój Bóg jest ważniejszy niż Twój. Czy to prawda? Jest tylko jeden Bóg, a my, nasze religie, są językami, ścieżkami prowadzącymi do Boga. Ktoś jest Sikhem, ktoś muzułmaninem, ktoś hinduistą, ktoś chrześcijaninem, ale są to różne ścieżki. Dzieci Boże, według Słowa Bożego przejrzyjmy kilka miejsc. Pierwszy list Jana, 5:2. Potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Nie ma tu powiedziane, kto jest dzieckiem Bożym. Wiemy tylko, że po tym, że się dzieci Boże miłuje, poznajemy, że miłujemy Boga. I kolejne miejsce to 1 Jana 4:4. I tutaj nie ma informacji o tym, że to są dzieci Boże. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście. Następne miejsce to 1 Jana 3:10. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Czyli dzieci Boże charakteryzują się tym, że miłuje brata swego, człowiek taki, i postępuje sprawiedliwie. Dalej. Ufność w nim pokładać będę i znowu oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Czyli dzieci, które są darem od Boga dla Syna Bożego. Następne miejsce tutaj są stosunki rodzinne. Tutaj są dzieci nieposłuszeństwa. Następnie mamy znowu dzieci nieposłuszeństwa albo nieposłusznych synów. Tu mamy drogie dzieci w Efezjan 5:1. I teraz mamy, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli żeby być Synem Bożym, trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Taki jest warunek. Jak można stać się Synem Bożym? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mamy zatem wskazówkę. Synem Bożym jest się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I dalej mamy Rzymian 9:26. Będą synami Boga żywego.
Nie ma podanego warunku, ale już wiemy, że żeby być Synem Bożym, to trzeba uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy się one jeszcze nie narodziły, tu znowu nie ma nic o tym, kto jest dzieckiem Bożym. Tutaj też nie ma. Tutaj jest. I że samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli, skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Czyli widzimy, że wiemy Bogu, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko lecz nim sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekujący na odkupienia ciała naszego. Dokładnie tak. Ale nie jest podany warunek bycia dzieckiem Bożym, ale wcześniej mieliśmy, że Synem Bożym zostaje się przez uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I tutaj to jest Rzymian 8,17, wyraźnie powiedziane, że dziećmi Bożymi jest się, mając Ducha Świętego. Kolejne miejsce to są Dzieje 13,33. Nie ma tu informacji o tym, jak stać się dzieckiem Bożym, więc idziemy wcześniej. Tu też nie ma. Tutaj jest wypowiedź. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Mamy też drugi rozdział, 39, ale też nie dotyczy to tego, jak stać się Synem Bożym albo Dzieckiem Bożym. Teraz tak. Ewangelia Jana 11,52. Jest mowa o tym, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać jedno rozproszone dzieci Boże. Czyli widać, że dzieci Boże są rozproszone przed ukrzyżowaniem, bo ukrzyżowani są zgromadzone jedno. I teraz Łukasza 20,36. Gdyż już nie mogą umrzeć ci, którzy są godni dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania. Są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Czyli widać wyraźnie, że są synowie tego świata, 34 werset, i rzekł do nich Jezus, synowie tego świata, żenią się i za mąż wychodzą. Ale też jest powiedziane, że są jacyś synowie Boży, którzy są uczestnikami zmartwychwstania. Jak wiemy, żeby być uczestnikiem zmartwychwstania, to trzeba być wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa i wcześniej to się zgadza z tym, że kto wierzy w Pana Jezusa, jest Synem Bożym. Kolejne miejsce to jest Łukasza 18,29. On zaś rzekł do nich. Zaprawdę opowiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom i żonę i braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego. Nie ma tu nic o tym, jak zostać Synem Bożym lub Dzieckiem Bożym. Podobnie tutaj nie ma. Także nie ma. Jest powiedziane, że Pan Jezus wielu spośród synów izraelskich nawróci do Pana, ale nie jest powiedziane o tym, jak być Synem Bożym albo Dzieckiem Bożym. Podobnie tu. Myślę, że zmienię wyszukiwanie i tam son zamiast child.
I teraz oczywiście idziemy do Nowego Testamentu. Jest powiedziane, zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę ubogiem, a on będzie mi synem. Czyli Synem Bożym będzie ktoś, kto jest zwycięzcą. A zwycięstwo nasze to wiara nasza. Tu nie ma takiej informacji. Tu także nie ma. Tu także nie ma. Tu także nie ma. Tu także nie ma. Ale jest powiedziane, że napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To jest ten fragment, o którym wcześniej mówiłem. Któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? I trzeci rozdział, pierwszy list Jana, trzeci rozdział. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani synami Bożymi albo dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Miłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Zatem widać, że są Synowie Boży, dla których jest przygotowana wieczność. W niebie, w obecności Bożej. Też jest tutaj o dzieciach Bożych, Hebrajczyków 12:7. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Czyli karanie Boże jest przeznaczone dla dzieci Bożych, jeżeli ktoś nie jest dzieckiem Bożym, a cierpi, to nie cierpi dlatego, że jest karany, tylko z innego powodu. Następnie jest tutaj: abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród grobu złego i przewrotnego, którym świecicie jak światła na świecie. To jest Filipian 2 rozdział, 15 werset. Więc widać, że dzieci Boże, synowie Boże, zachowują słowa życia ku chlubie na dzień Chrystusowy. To jest taki fragment, który Galacjan mówi: tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Czyli widać wyraźnie, że ktoś, kto ma Ducha Świętego, do serca przyjętego, wołającego Abba Ojcze, Ojcze jest właśnie nazwany nie niewolnikiem, ale synem i dziedzicem. I tutaj jest wyjaśnione, że ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze.
I tutaj znowu ta myśl z Rzymian 8:19, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Czyli mamy jedyną wskazówkę do tej pory, jak stać się Synem Bożym, wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj też jest Synowie Boże. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są synami albo dziećmi Bożymi. Czyli dzieci Boże są prowadzone przez Ducha Świętego. No i tutaj mamy pierwszy rozdział Jana i test. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. To jest kwestia dzieci Bożych. Jeszcze jest kwestia pokutowania z grzechów. Najpierw sprawdźmy repent. Sin. No to jest coś, co właśnie jest używane jako taki wytrych. Jest 13 takich miejsc. Pierwsza Królewska 8:47. I tutaj nie ma w polskim przekładzie. I wezmą to sobie do serca w ziemi, w której zostali uprowadzeni, i nawrócą się do ciebie. I będą cię błagać w ziemi tych, którzy ich uprowadzili, powiadając, że grzeszyliśmy i zawiniliśmy i postąpiliśmy bez Boga. No i po angielsku repent jest. I we have sinned. Czyli widać, że to nie jest fragment, którego szukaliśmy. Takich fragmentów nie ma za dużo, jeśli w ogóle jest choć jeden, gdzie byłoby coś o pokucie z grzechu. Repent of your sins. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. No i nie ma tutaj w ogóle. I to już jest Mateusz. Przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Po angielsku jest not come to call the righteous but sinners to repentance. W ogóle w warszawskim nie ma do pokuty. Wzywać grzeszników do pokuty. Ale zobaczmy w tekście Textus Receptus. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 9. I werset 13. No i tutaj mamy hamartolos, eis, metanoian, czyli
grzeszników Elis, czyli do upamiętania się. Ale nie ma, że do upamiętania się z grzechów. Trzecie miejsce. Nie ma znowu. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel, głosił chrzest upamiętania na opuszczenie grzechów. Nie ma pokutowanie z grzechów. Nie ma upamiętania z grzechów. Jest upamiętanie na opuszczenie grzechów. Nawet po angielsku. Repentance for the remission of sins. A następne miejsce. A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: nie potrzebują zdrowia lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Czyli widać, że to grzesznicy mają być wzywani do upamiętania, a nie upamiętań z grzechów, czy repent of your sins. Potem mamy Łukasza 3:3. Znowu jest chrzest upamiętania, a nie upamiętanie z grzechów, a chrzest upamiętania na opuszczenie grzechów. Co chodzi inna sytuacja. Znowu jest 32. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. I w tekstu z receptu prawdopodobnie jest grzesznych do upamiętania. Następnie mamy grzesznik ma się upamiętać. Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Taka mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie. Dla odpuszczenia grzechów. Czyli znowu ten termin upamiętanie z grzechów nie występuje. I dalej, na odpuszczenie grzechów, ale upamiętajcie się na odpuszczenie grzechów. Czyli nie pokutujcie z grzechu, bo takiego sformułowania nie ma. Po prostu go nie ma w Biblii. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Znowu nie ma tutaj upamiętania z grzechów. Aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Czyli znowu nie ma upamiętania z grzechów. I ostatnie takie miejsce, które ma potencjał, żeby tam było upamiętanie z grzechów, w ogóle nie ma tej myśli. Wniosek? Jest w Biblii upamiętanie, ono jest przede wszystkim dla zbawionych wierzących, żeby swoje drogi prostowali. Jest też upamiętanie z grzechów z zupełnie obcą ideą dla Biblii. Nie ma powodów, żeby taki termin stosować. Czyli podsumowując, termin upamiętanie z grzechów w ogóle w Biblii nie występuje. Taka idea. I taka idea jest całkowicie nieznana w Biblii, a jest to ważne, dlatego że najważniejsze jest uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa i wtedy człowiek jest zbawiony na życie wieczne. I to nazywamy upamiętaniem. Uwierzenie w Pana Jezusa jest upamiętaniem. Upamiętanie
jest uwierzenie w Pana Jezusa. Ale jeżeli ktoś mówi o pamiętaniu grzechu albo pokucie grzechu albo repent of your sins, no to jest to raczej całkowicie błędna koncepcja.